Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym filmie. Druga połowa września. U nas bardzo popadało. Teraz od 2 dni mamy słoneczko, także przesycha to wszystko, bo bardzo mokro na rabatach, wręcz błoto. No nie da się nic podziałać, bo jest po prostu za mokro. Także czekamy, aż troszkę przeschnie, no i wtedy będzie można wejść na te rabaty i coś podziałać, ponieważ no, jesień na horyzoncie i tych prac będzie przybywało, no a dni niestety coraz krótsze, a pogoda, no to sami widzicie, jak bywa, no bywa różnie. Zapraszam Was, moi drodzy, na dzisiejszy film. Przedstawię bardzo takie ciekawe rośliny, a zaczynamy od takiej kratki. Kratka niewielka, roślina też niewielka, a ma już 2 bądź 3 lata. Jest to winnik. Winnik pnącze, odmiana Elegans, który wydaje mi się dosyć ciekawą rośliną, taką nieco mniej znaną. Liście są bardzo ozdobne praktycznie cały sezon. Nie jest to roślina zimozielona. Zimą oczywiście liście opadają, natomiast zostają same gałązki. Natomiast potem już zdobi właśnie swoimi liśćmi ta roślinka zielono-białymi. Kwitnie, ale kwiaty są takie kremowe, białe, słabo zauważalne. Ona jest tutaj przy kratce, bo jest to roślina hipotetycznie pnącze, ale ona póki co ma wąsy czepne, dopiero zaczyna się chwytać, ale póki co bardziej się przewiesza. No i potem jesienią, praktycznie końcem lata, pojawiają się owoce. W sierpniu są one zielone, a potem zmieniają ubarwienie na takie różowe, a potem robią się takie fioletowe, aż w końcu robią się właśnie takie granatowe. Takie kuleczki, koraliki. Wydaje mi się, bardzo ładnie wygląda. No szkoda, że na razie jest taka maleńka, ale bardzo już ciekawie wygląda. Jest interesującą rośliną pnącą. To jest akurat strona południowa. Teraz mamy cień, bo tutaj miskant daje właśnie cień. Natomiast z drugiej strony tejże kratki mamy stronę północną i roślina także całkiem nieźle się prezentuje. Tak jak tutaj widzicie sami, są te kuleczki, jest ich oczywiście nieco mniej, ale i tak występują i też liście, jak widzicie, bardzo ładnie tutaj też przekładają się pomiędzy tą kratką i fajnie to wygląda. Winnik zmienny, odmiana Elegans. Wielokrotnie przekonywałam się o tym, że rośliny to potrafią jednak człowieka zaskoczyć. I tutaj taka bardzo miła niespodzianka mnie spotkała. 2 dni temu, chodząc po ogrodzie, nawet w deszczu chodziłam, zauważyłam, że zakwitła mi jakaś roślina, która nigdy wcześniej nie kwitła. Jest to roślinka cebulowa i podejrzewam, że jest to nerina. Jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo liści, bo wcześniej kwitły tutaj ismeny, które bardzo lubię. I tutaj właśnie wsadziłam je w tym kąciku ogrodu, w innym także. Kiedy ismeny przekwitły, no po prostu zostały liście, jak widzicie. I ja zazwyczaj te ismeny wykopuję sobie już tak pod koniec sezonu, gdzieś w październiku. A tu taka niespodzianka. Zakwit piękny, różowy taki kwiat. Podejrzewam, że jest to nerina, dlatego że miałam jedną cebulkę, którą wsadzałam chyba ze 3 lata i nigdy nie kwitła. No i teraz chyba ona jednak postanowiła mi zrobić tą niespodziankę i mi po prostu zakwitnąć, co bardzo mnie ucieszyło, bo jak widzicie, bardzo okazały, śliczny, różowy kwiat. Wniosek z tego taki, że warto czekać, bo rośliny potrafią zaskoczyć i mile zrobić nam niespodziankę, tak jak właśnie ta piękna nerina. Ona jeszcze tutaj u góry, widzę, że będzie się rozkwitała, bo ma jeszcze tutaj takie ponczusie, ale i tak wygląda przepięknie. A nad neriną tutaj akurat mamy cień, dlatego takie ciemne tutaj stanowisko. Dalej kwitną na żółto rudbekie, tutaj słoneczniczka szorstka. Też już nie wyglądają zbyt dobrze po deszczu, ale i tak jeszcze dają ten żółciutki, taki ciepły kolor na rabacie. Roślina na suche stanowiska, taki praktycznie półkrzew, teraz przepięknie kwitnie. To oczywiście barbula, dosyć znana roślina w naszych ogrodach. Jeszcze piękniejsza według mnie jest odmiana z wariegacją. To jest właśnie ta odmiana, którą teraz Państwo widzicie. I ona według mnie dlatego jest piękniejsza, że te liście cały sezon są właśnie biało-zielone i rozświetlają w
wtedy rabaty, no a potem przepięknie kwitną i wabią różne owady. Roślina bardzo miododajna. Roślina oczywiście bardzo lubi słoneczko i potrzebuje cięcia wczesną wiosną. Skracam ją praktycznie o połowę albo nawet więcej. No i potem bez problemu sobie rośnie i zakwita. Kolejna roślina to także roślina typowo jesienna. To oczywiście miechunka. Teraz wygląda przepięknie. Te jej owocostany w kształcie takich, bym powiedziała, latarenek, mają już intensywny, taki pomarańczowy kolor. Bardzo fajnie to wygląda w sporej grupie. Roślinka dorasta do jakiegoś 1,50 m wysokości, no i bardzo szybko się rozrasta. Ma silne, białe, mocne korzenie, które bardzo szybko rozrastają się pod ziemią i ta roślinka według mnie jest nieco inwazyjna. Należy z nią uważać. Ja przynajmniej miałam problem w pewnym fragmencie ogrodu. Bardzo szybko się rozrosła i potem trzeba było usuwać. Tutaj zresztą też, jak widzicie, już ją usuwałam kilka razy, no ale ona nadal tutaj się wspina nieco dalej. Także fajnie wygląda, jeżeli macie gdzieś miejsce, to ona bez problemu tam się rozgości i może spokojnie rosnąć. Natomiast tam, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca, to nie polecam jej tam, bo może być po prostu kłopotliwa. Bardzo przyjemnie się teraz zrobiło do słoneczka, a ja Państwu chcę teraz pokazać dwie sadzonki rozwaru. Rozwar przycinałam, bo tak trzeba, kiedy przekwitnie. I mamy tutaj co prawda dwie sadzonki, niewielkie, ale jak widzicie są ponczusie. No i kwitnie po raz drugi. U mnie akurat w kolorze białym. Niewielka bylina, która ma bardzo takie oryginalne dzwonki. I tutaj, jak widzicie, bardzo dużo właśnie pączków kwiatowych. To wszystko tutaj jeszcze będzie kwitło. Teraz ma słoneczko, super tutaj się wygrzewa do słońca. A tuż obok rozwaru przejdziemy sobie i popatrzymy na piękne rozchodniki. Piękny różowy kolor, wspaniałe duże baldachy, bardzo piękna roślina bezproblemowa, która nadaje się właśnie na rabaty, gdzie jest dużo słońca, gdzie jest dosyć sucho, ona sobie poradzi. Jednak rozchodniki są niezawodne, chyba nie muszę nikomu polecać, bo to naprawdę wspaniała bylina. Są różne kolory, są różne kolory liści, jest w czym wybierać. Rozchodniki kochają także motyle, pszczoły, różne owady, także warto ją sadzić. A tuż obok mamy marcinka w takim bardzo fajnym kolorze, mocno różowym i żółte środeczki. Też bardzo fajnie wygląda, niewielka roślina, ja będę ją stąd musiała przesadzić, bo jak widzicie mam tutaj ścieżkę i troszkę mi ona za bardzo tutaj wrosła w tę ścieżkę, ale musi przede wszystkim mieć słońce, bo jednak marcinki lubią te stanowisko słoneczne. I tą właśnie piękną byliną jesienną, czyli astrami jesiennymi, Was żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście Was zapraszam na kolejne moje filmy. Życzę dobrej pogody. Trzymajcie się. Cześć.